Jest dzisiaj ostatni dzień naszej wyprawy. Dzisiaj mamy o 22 wylot z Bergamo. No i właśnie tam teraz lecimy. 12.20 mamy, słuchajcie, autobus. Jakby Was interesował koszt, to w dwie strony taki andatar i torno bilecik zapłaciliśmy 20 euro z pod lotniska Orio, tak? Mhm. Tutaj właśnie pod Milano Centrale. Jest jeszcze, aha, i to firma jest Autostradale, jakbyście chcieli, to jest też chyba jest dwóch innych przewoźników, także musicie sobie obczaić, co się bardziej opłaca. My co roku jakoś bierzemy to Autostradale po prostu, bo tak wychodzi nam wygodnie. No i właśnie teraz kierujemy się na ten nasz powrót na autobusik do Bergamo. Tam zostawiamy bagaż, więc jeśli bylibyście zainteresowani kwestią przechowywania bagaży, to na lotnisku, właściwie przed lotniskiem, na parkingu jest taka opcja, chyba 5 euro za dzień. Także taka podpowiedź dla Was, jakbyście chcieli coś pozwiedzać jeszcze, mielibyście dużo czasu, a nie chcielibyście tego wszystkiego nosić, no to to jest dobre rozwiązanie, my z niego zamierzamy skorzystać. Także co, zabieramy Was ze sobą do Bergamo, widzimy się już na miejscu. Pierwsza atrakcja naszej wycieczki, idziemy na funikulare, na kolejkę na Cital, znaczy na to górne Stare Miasto. My już jechaliśmy, ale to jest zawsze, wiadomo, dodatkowa atrakcja, a ja Wam dzięki temu mogę pokazać. Zobaczcie, jakie pyszności w ogóle, jak to wygląda. Po prostu wszystko by się chciało wypróbować. Szaleństwo. Już ekipa poszła dalej, więc żeby nie było, że się zgubię. Za chwilę wyjdziemy chyba tak na ten główny plac, więc się nawet nie rozłączam. Nawet się nie rozłączam. Się zastanawiam, gdzie my ostatnio byliśmy, że było takie fajne jedzonko. Ale pewna nie jestem, gdzie to było. No to nic, może znajdziemy. I tutaj jest jakby główna część, która nas interesuje. Oczywiście latem tu jest jeszcze piękniej, bo dochodzą kwiaty, działające fontanny, więc sami możecie sobie to wyobrazić. Zobaczcie, fajny lokal, bierzesz jedzenie na wagę, ale zobaczcie, jak to wygląda, po prostu wszystkie machanie słowa. Lokal się w ogóle nazywa Il Fornaio, już Wam pokazuję, i znajduje się blisko tego placu głównego, gdzie są te kościółki. Także wchodzimy. Dobra, słuchajcie, tak się prezentuje. Dobra, tak się prezentuje nasza pierwsza pizzunia, a druga jest taka z łososiem. Ania, co ty masz? A ty masz z mięskiem. Tu są nasze kawki. Tutaj mam polentę, taki deserek. Ania też ma jakieś... No właśnie, bo mniejsza. Także zaraz spróbujemy. Jak twoje pierwsza cena? Dobra, ja jestem wege, nie? No. Ja mam mozzarellkę, rucola i pomidory. No taką wybrałaś. No z daleka wyglądała najładniejszą. No dobra. I do... Mięskiem. Urokliwy taki placyk. Proszę bardzo. Tak się prezentuje. Nie wiem, czy widzicie, że ma lowidła. Oczywiście pełno knajpek. Tutaj, słuchajcie, jest wejście do muzeum, ale nie pamiętam, co tam było. Było coś tu ciekawego? Naturalistyczne. W sensie eksponat zwierząt. No. Jakiś mamut był. To muzeum? No to jest tak. Właśnie to muzeum. Wycieczko, proszę się przywitać. Siema. Siema. Mieliśmy jechać kolejką funikulare drugą, którą jeszcze nigdy nie jechałam, więc byłaby to dla mnie nowa atrakcja. No, ale niestety nie działa. Popsuli. Remontują. Taka sytuacja.
Widziałaś moje tam serduszko? Nie. Widziałaś? Jakie serduszko? Tam takie duże serce było? Nie. Gdzie teraz idziemy? Na zamek tamten. No. Tamtędy? Tak, mi pokazuje. Widziałaś czarne oliwki? Na drzewku. W ogóle to widziałam nawet, jadłam. Jaką świeżą? Proszę bardzo, macie czarne oliwki. A tu drzewko już bez oliwek. No, tu też widzisz, masz taką fajną wieżyczkę, tu wszędzie gdzieś coś jest. To jest wieżyczka szponki. Okej. Okay. Włoskiej. I słuchajcie, idziemy na castello, na którym nigdy nie byliśmy. Się okazało, że bardzo podobnie wyglądało. No i tutaj mogę wam pokazać takie to piękne widoczki. A teraz idziemy pod tą górę, także... Cardio. Nie ma bata, trzeba ćwiczyć, spalić te fokacje, pić cunię i w ogóle ludziki, pyszne rzeczy. Spała na nim. Spała na nim chyba, no. No to Ania, szukaj, czy jest. I tu byśmy dojechali, no ale cóż, trzeba było przyjść. O własnych nogach. Nic. No i dotarliśmy na Castello. Jakie to jest Castello? Kasprowy wie. Już zapomniałam nazwę, kurde. Na Vilio? Nie, to kanały były na Vilio. No dobra, napiszę wam na dół. Tak się prezentuje. Szkopy w planie? Trzeba pracować. I co? O, tu idziemy. Mówię trochę serio. Ale może być zamknięty. Dalej przejść. Nie ma schodów, a są. Nie wiem, czy te schodki trochę się ruszają. Dotarliśmy na górę. Wahałam się trochę. Chodźcie! Nie wierzysz mi? Chodźcie. A ja ci mówię, masz tylko samym wejściu, ten pierwszy palc na początek, a potem już wszystko ładnie widać. O jest. Akurat teraz w remoncie, ale możemy wam to Mimi, La Casa dei Sapori polecić, bo byliśmy tu w tamtym roku z Michałem. Zobaczcie, tutaj nad wejściem jest coś takiego. Nie wiem, czy jak będziecie, to też będzie. W każdym bądź razie może tak być kupione magnesy, kilka sztuk. Ja nie pamiętam, czy my sami mamy, czy nie mamy. No i widzicie, tutaj obecnie trwa remont. Jak tam, Michasiu? Spoczko. No, troszkę dużo chodzenia ten trzeci dzień już. Za dużo, nie? Dał się powozić. Jakąś rikszu. No, tak, a tutaj jest taki fajny sklep. Nie wiem, czy wam to nagrywałam już, czy nie. Z opaskami byliśmy tutaj rok temu. Pani fajne rzeczy tworzy, no ale cenowo. No chociaż jak widzicie, jak za rękodzieło to czasem warto dać. O, chodźcie, zobaczymy to piwo Bergamo.
psiki są. Jesteśmy na takim miejscu, które nazywa się Roka, jak skała w sumie. Nie wiem, czy to wypełniło rolę fortu jakiegoś obronnego, czy nie. Zobaczcie, już totalnie jest taka mgła, że hej. Ale może coś jeszcze zobaczycie. Przez jak widzicie, te Bergamo nie jest wcale takie maluśkie. Ale mgliste jest fest. Zatrzymaliśmy się w knajpie. Tak, zatrzymaliśmy się w knajpie. Jak ona się nazywa w ogóle? Pokaż menu, Paweł, od przodu. Jak? Stella coś? Stella Artur. A nie, to jest nazwa piwa. A weź otwórz, może w środku będzie nazwa. Jest. La Birreria di Bergamo Alta. Także tutaj jesteśmy. Jest bardzo ogromny wybór piw. Także ja tutaj sobie skusiłam się na piwo, które jest produkowane w Bergamo, chociaż nie było tego o nazwie Bergamo, ale takie widzicie Orobia, Birre Orobia Rosa wzięłam, jeszcze było inne. No i tyle, chłopaki pobrali jakie dolomity, jakieś inne, także będziemy sobie próbować. Kuperto 2 euro, pamiętajcie o tym, że dodatkowo do rachunku w większości jest doliczany właśnie taki napiwek z góry i tak w przypadku tej knajpki, tu jest 2 euro. Jest to też jedzonko, także możecie sobie też coś zjeść. Będzie ciemne masz. Rosa. No i wracamy do domu. Jest 22. Piści strasznie. I wracamy do domu. W Gdańsku będziemy gdzieś przed nocą. W domu pewno o 1:00. A jutro do roboty. Na szczęście na drugą zmianę. Także tak. Proszę subskrybować, lajkować jak zawsze. No i... czekajcie na kolejną podróż, na kolejne relacje z podróży. Pa!